Sponsorem Onet Rano jest Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Dzień dobry, Mary Komasa, dzień dobry. Dzień dobry, ja pasy zapinam. Absolutnie. Tydzień rodziny Komasów, Onet Rano. Daję tobie moją płytę. Dziękuję pięknie, dziękuję. Dziękuję ślicznie. Dobrze, posłucham później, bo teraz jeszcze bym zagłuszyła, że jest ten, chociaż krzyczą, że mogę włączyć, więc zaraz tutaj wyjedziemy z tej ciasnej naszej uliczki. Ja właśnie mówiłam, że politykę zostawiamy, ale z tego co widzę, to w dużo takich kwestii około politycznych jednak się angażujesz. No to prawda, jestem inicjatorką kampanii Stay With Us, która jest kampanią przeciwko Brexitowi. Wpadłam na nią z takiego powodu, że miałam poczucie, że o Brexicie mówi się tylko na poziomie politycznym, miałam poczucie stracenia łączności międzyludzkiej. I zależało mi na tym, żeby wysłać sygnał do ludzi na Wyspach w UK, że zostańcie z nami bez względu na to, jakie macie poglądy. Bo wierzę głęboko w to i w ogóle jakby cała moja sztuka czuje taką misję, że wierzę głęboko w to, że między ludźmi jest możliwy dialog i że my o tym troszeczkę zapomnieliśmy w ostatnich czasach i że ludzkość gdzieś jest w takim momencie, w którym ten dialog został zerwany. Ja myślę, że bardzo zapomnieliśmy o tym troszeczkę, to tak bardzo łagodnie to określiłaś. No wiesz, jeszcze się nie chcę rozpędzać. Mów, co ci leży na sercu. Słuchaj, to jak konfesjonał, to nasze mobilne studio stwarza taką przestrzeń do opowiadania takich historii. Dominik, jak to przyłączyć, żeby nam grała muzyka? Jezus! Jak włożysz, to powinno się włączyć. Załączyć, dobra, zobaczymy. Tylko nie może być za głośno, bo wiesz, nie może nas zagłuszać. No wiesz, Chyba, że 15 minut będziemy jechać. Przekrzyczeć, uwierz mi, ciszę. No właśnie, na przykład ta piosenka Degenerate Love powstała w poczuciu tego, że moje pokolenie, rocznik 8-5, miałam takie wewnętrzną potrzebę rzucenia pewnych haseł. Ja tam mówię o tym, że nie ma dla nas nieba, że coś zostało nam powiedziane i to się nie zrealizowało, bo rzeczywiście trochę jest tak, że to moje pokolenie było takimi buntownikami bez powodu. My się nie musieliśmy przeciwko niczemu buntować, wszystko mieliśmy. Moje życie w Polsce, moja młodość w Polsce niczym się nie różniła od moich rówieśników we Francji, w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, w których teraz mieszkam. I doszło do tego, że taką odpowiedzialność obywatelską przesuwałam od siebie, bo miałam poczucie, że pewne decyzje w moim życiu w sumie nie należą do mnie. One należą zawsze do tego starszego pokolenia lub może ci młodzi się tym kiedyś zajmą. I zaczęłam sobie zadawać pytania, pisząc tę płytę. Czy mój głos ma znaczenie? Czy głos mojego pokolenia ma znaczenie? Czy będziemy pokoleniem, które schowa głowę w piasek i da sobie na przeczekanie? Czy wyjdziemy na ulicę i będziemy walczyć o nasze własne wartości? Bo jednak jesteśmy w takim momencie, nie tylko w Polsce, myślę, że na całym świecie następuje pewne przewartościowanie i pewna zmiana i zależało mi na tym, żeby skonfrontować się z tymi pytaniami. No ale ty jak oceniasz to swoje pokolenie? Że faktycznie chowa głowę w piasek, czy wręcz przeciwnie, wychodzi na ulicę i głośno mówi o tym, co im się nie podoba? Myślę, że historia jakby pokaże, co się wydarzyło z naszym pokoleniem. Na pewno mogę powiedzieć, że młodsze pokolenie, pokolenie 17-latków, wychodzi co piątek na ulicę i jednak powinno być temu mojemu pokoleniu trochę wstyd, że głos ma znaczenie. Greta Thunberg protestując, strajkując w zeszłym roku była sama jedna, a teraz wychodzą za nią miliony. Czyli to jest najlepszy przykład na to i dowód, że jeden głos może zmieniać świat. Czy może zmieniać świat, to tak sobie myślę czasami z naszej takiej trochę oddolnej perspektywy, ale jeżeli nie będzie jakichś systemowych zmian i politycy się nie pochylą nad kwestią, chociażby w przypadku Grety zmian klimatycznych, to niewiele da. No okej, wyjdą ludzie na ulicę, poczują tą wspólnotę, ale co dalej? No jasne, ja się z tym zgadzam. Mówimy politycy, bo my mamy taką tendencję do tego, żeby cały czas mówić o tym, że to ktoś inny decyduje. Ale ja mam wrażenie, że dopóki, i przeszłam to na samej sobie, dopóki nie zaczęłam kochać siebie,
ja nie byłam w stanie pokochać świata, ja nie byłam w stanie pokochać drugiego człowieka, planety, zwierząt i zacząć się o nią troszczyć. Musimy najpierw zweryfikować to, gdzie my jesteśmy ze sobą, w jakim punkcie i od tego zacząć. To jest nasz start. Mhm. I ja to zrobiłam z tą płytą, przekroczyłam 30, spojrzałam prawdzie w oczy, popatrzyłam w lustro, ale to nie jest łatwy proces i myślę, że my mamy tendencję do tego, żeby uciekać od tej konfrontacji. Mhm. I wiesz, to też jest ciekawe, bo to, co mnie natchnęło jakby, to było moją dużą inspiracją do tego, żeby w ogóle zacząć pisać piosenki, bo ja siebie do tego nie zmuszam. Jeżeli piosenka się pojawi, to jest. Ja piszę tak długo, ile piosenka trwa. Trwa 5 minut, tyle powstaje. Mhm. Jeżeli jej nie ma, to i nawet jest jakiś szkic i coś mi nie idzie, to mówię, idź piosenko do kogoś innego, nie jesteś dla mnie. Zostawiasz ją. Po prostu out. Okay. Na tę płytę powstało 10 piosenek. I wiesz, i inspiracją też do tego była Mission Voyager NASA, która Golden Record, który został wysłany w latach 70. Mm-hmm. No i na tym znalazła, to była taka misja, której wysyłamy w kosmos sygnał, a nuż jakaś cywilizacja się odezwie. I co się wtedy stanie? Wysyłamy im informacje. Jesteśmy ludźmi, znajdujemy się tu i tu, są wszystkie parametry, gdzie jest Ziemia. I jest też muzyka Bacha, Jana Sebastiana Bacha, Mozarta, ale też są Stonesi, Beatlesi. I te, jakoś tak 2 lata temu NASA oznajmiła, że będzie robić nową misję i że wyślą nową złotą płytę, którą muzycznym projektem zajmie się Pharrell Williams. Ja sobie wtedy pomyślałam, że zobacz, to jest właśnie ta esencja naszych czasów. My chcemy znowu komunikować się z kosmosem, a przestaliśmy się komunikować ze sobą. Mm-hmm. I dla mnie ta płyta, którą stworzyłam, z tymi zagadnieniami, które na niej poruszam, jest jakby tą Golden Record, ale wysłaną do ludzi, do nas, do naszej planety. Ale wiesz, bo nas intryguje to, czego nie znamy i to, co jest nam obce, a biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, to w tym gigantycznym wszechświecie jakieś cywilizacje na pewno są. Słuchaj, jasne, więc że ludzie tak. chcą do nich dotrzeć. Absolutnie. Z drugiej strony żyjemy na naszej planecie raz. Jak ja słyszę wypowiedzi o tym, że zastanówmy się na tym, jak migrować, jak wylecieć w kosmos i mieszkać gdzie indziej, kiedy mamy to, co tu mamy, no wyjrzyj przez okno, jest absolutnie pięknie. Ale ja to zawsze powtarzam, że jesteśmy wirusem, tak jak to w Matrixie zostało powiedziane przez jednego z bohaterów i wyniszczamy miejsce, w którym żyjemy i przenosimy się gdzie indziej. Tak, po prostu. No to jest... taka jest prawda i no wiesz, jeszcze ja mogę mówić o inspiracjach do tej płyty, bardzo chętnie będę o tym opowiadać, ale na przykład ogromną inspiracją dla mnie jest Solaris Lema i dedykowałam jemu tę płytę, bo właśnie on tak fantastycznie potrafi opisać ten, Weltschmerz, czyli ból istnienia, ból świata i tę samotność ludzką i jednocześnie tę miłość. Solaris dla mnie jest najpiękniejszą opowieścią o jakiejś takiej miłości z całymi jej barwami, czyli z tym smutkiem, rozczarowaniem i tęsknotą przede wszystkim. Mhm. I wiesz, i jest tam ta wielka otchłań, to wielkie morze, do którego ten główny bohater cały czas zmierza i dla mnie my jesteśmy w świecie w tym punkcie, to znaczy mamy przed sobą wielką otchłań, co my w niej zobaczymy, to już zależy od tego, czym my się naładujemy. Wydaje mi się, że aktualnie jesteśmy naładowani smutkiem, lękiem i nie wiemy, jak sobie z tym... Więcej jest negatywnych emocji niż pozytywnych, prawda? Myślę, że przede wszystkim lęk i to generuje inne negatywne emocje, ale ja jestem idealistką. Ja wierzę w to, że świat można zmieniać na lepsze. Ja zawsze będę wychodzić na barykady z hasłami, które uznaję za ważne dla mnie. I ja zawsze będę się pochylać nad tymi, których się kopię. I zawsze będę śpiewać dla tych z końca sali. Mm-hmm. To są dla mnie jakieś takie ważne cele życiowe. Mm-hmm. Ale rozumiem, że tak jak powiedziałaś na początku, że trzeba najpierw pokochać siebie, żeby pokochać swoje otoczenie. Rozumiem, że mimo, że 30 już ci minęła, to mam żyjesz w zgodzie ze sobą i czujesz się dobrze w takim punkcie życia swojego, w którym jesteś. Myślę, że nigdy nie byłam w tak dobrym punkcie życia, w którym jestem. Wiesz, jeżeli zaczynasz edukację muzyczną w tak młodym wieku jak 6-7 lat, za co ja jestem zresztą bardzo wdzięczna moim rodzicom. Edukacja w Polsce muzyczna jest na naprawdę najwyższym poziomie światowym, czym najlepszym przykładem jest mój brat bliźniak, który śpiewa, którego gościłaś w zeszłym tygodniu. Wiesz, jest coś takiego, że
tam jest, miałam ogromne poczucie obowiązku jako dziecko, właśnie dlatego, że widziałam moje koleżanki chodzące sobie po ulicy, bawiące się, a my musieliśmy ćwiczyć. To nie buntowałaś się wtedy? Że ja dlaczego się, ja tu siedzę, ja chcę iść na zewnątrz? Właśnie nie! Ja się zaczęłam buntować, jak miałam 30 lat. Mhm. Kiedy już praktycznie od 10 lat byłam żoną. Ten mój okres buntu przyszedł dosyć późno, ale właśnie... Ale to właśnie dlatego, że w dzieciństwie musiałaś, wiesz, taki schedule, tu zajęcia i tak dalej, nie miałaś takiego wolnego czasu. Myślę, że tak. Ja w ogóle nie miałam takiej potrzeby buntu. Wychowywałam się z ludźmi, którzy startowali w konkursach chopinowskich. Dla mnie to była norma, wiesz, jak ja jeździłam na festiwale muzyczne typu Open Air, no to ja nie rozumiałam tego, dlaczego ci ludzie tam są tak strasznie wyluzowani. Przecież to jest mega obowiązek w ogóle. Dlaczego tam jest alkohol? No dla mnie to był szok, wejście w ten świat muzyki rozrywkowej, gdzie ja wchodziłam z muzyki klasycznej i jeszcze świat filmu znam dużo lepiej niż świat muzyki rozrywkowej. Więc wiesz, jakby no to było ciekawe, ale wracając do tego, co wcześniej pytałaś, myślę, że to poczucie obowiązkowości wiesz, odznaczyło się na moich decyzjach życiowych i na tym, że właśnie z pewnymi rzeczami jednak sobie nie poradziłam i nie zadałam sobie właśnie tych ważnych pytań, kim jestem, co robię na tym świecie, co chcę po sobie zostawić. Ale to był jakiś taki punkt zwrotny, że ten bunt właśnie 30-latki się pojawił? Tak. Coś się takiego wydarzyło, czy to po prostu jakoś tam narastało? Nie, wiesz co, ja myślę, że ja te pytania odkładałam. Ja bardzo szybko wyszłam za mąż, miałam 23 lata i wiesz, jak sobie pomyślisz o tym, że dzisiaj ludzie przekładają taką decyzję, a dla mnie ja byłam zaręczona po miesiącu. Podejmuję decyzję bardzo szybko, to tak jak z tą piosenką. Albo ona powstanie, albo nie. I ta decyzja o związku też była bardzo szybka i nie żałuję. To jest, ja kocham mojego męża i kocham jego dzieci, które wspólnie wychowujemy. No i tu jest właśnie to, 23 lata, weszłam w związek pełną parą, wychowujemy razem z Antkiem jego dwie wspaniałe córki, które już teraz mają 18 lat. To dorosłe kobiałki. No dokładnie. I wiesz, i nie miałam na to czasu. Jednocześnie, co to jest za argument, prawda? Ale rzeczywiście było tak, że odkładałam te osobiste pytania dla siebie, które jednak świadczą o tym, w którym punkcie jesteśmy z naszym życiem. No to jak oceniasz w takim razie, bo myślę, że można powiedzieć, że jesteś kobietą świata, bo w różnych miejscach mieszkałaś, dużo podróżujesz, teraz mieszkasz w Berlinie. Jak oceniasz w takim razie polskie kobiety? Bo też właśnie wspierasz i czarne marsze i tak dalej, tak. I tak dalej. I edukacja i to, co się ostatnio dzieje a propos zmiany przepisów dotyczących edukacji seksualnej. Jak postrzegasz polskie kobiety ze swojej perspektywy obserwowania nas trochę jednak z boku chwilami? Jakie jesteśmy? Wiesz co? Myślimy o tym, o tych naszych potrzebach. Myślę, że to się zmienia. Ja byłam wychowana, moja mama jest bardzo silną kobietą. Moja mama była zawsze kobietą sukcesu i dla mnie ona jest takim role model. To jest taka kobieta, która potrafi wszystko sama zrobić, jest niezależna. Więc ja się wychowałam w takim duchu. Moja teściowa zresztą jest dokładnie taka sama. Jest reżyserem filmowym, więc mój mąż też się wychował w takim poczuciu. U nas w domu mój mąż gotuje, on zmywa naczynia. No ja nie mogę powiedzieć, że ja jakoś się przemęczam. I jest tak, że to jest dla nas zupełnie naturalne. Mamy parytety w 300%, bym powiedziała, z takimi momentami, w których ja dominuję. Ale wiesz, ciekawe jest to, że wyszły wyniki i gdyby się okazało, że głosują głównie kobiety, no to zupełnie inaczej wyglądałby ten rząd i nagle by się okazało, że te wybory by zupełnie inaczej wyglądały. Wydaje mi się, że kobiety jeszcze, to jest na całym świecie, wiesz, ja bym nie mówiła tak, że tylko w Polsce to wygląda. Mam poczucie, że kobiety jeszcze nie wierzą w siebie. Dalej, nadal. Za każdym razem kobieta przeprasza, a uważam, że ten głos jednak powinny wzmocnić. I ja mogę tylko mówić z mojego założenia. Na pierwszej płycie ja tak strasznie się wstydziłam mojego własnego głosu i to też o czymś świadczy, że cały czas go kazałam gdzieś ukrywać za instrumentami. Na drugie się dre już tak, że jednak świadczy to o pewnej emancypacji, wydaje mi się. I coś zaszła pewna zmiana, ale wiesz, na samym początku wyjechałam do Paryża i wyjechałam tam myśląc, że jestem totalnie wyzwolona.
O, jak się zdziwiłam! O, jak się zdziwiłam! Jaka byłam po prostu przerażona tym wyzwoleniem paryżanek. I wiesz, i sama musiałam w sobie pokonywać pewne jakieś lęki. Właśnie na przykład to, że mam prawo głosu, że mogę się odezwać, że nie powinnam się wstydzić, nawet jeżeli czegoś nie wiem. Bo mam takie poczucie, że kobiety chcą być perfekcyjne i boją się popełniać błędy. Ja absolutnie, to na czym mi w ogóle w ludziach zależy, to zobaczyć ich wszystkie barwy, a szczególnie te najciemniejsze. Dlatego, że to jest coś, co ludzie zazwyczaj ukrywają, a to jest nasza prawda. Mm-hmm. No popełnianie błędów to jedno, ale przyznawanie się do nich to jest zupełnie coś innego, prawda? Oczywiście, więc to oczywiście. Też są, ale to też myślę kwestia chyba już nawet nie dotycząca samej płci, ile tego, jakimi ludźmi się otaczasz i czy faktycznie masz do nich zaufanie i czy możesz pozwolić sobie na to przyznanie się do jakiegoś błędu, do jakiejś winy i liczyć na ich wsparcie, a nie tylko na przykład na słowo krytyki. No wiesz, ja mam to szczęście, że mam fantastycznych przyjaciół i tutaj właśnie Ania. Ania Rubik, jak ktoś nie wiedział. Tak. I wiesz, na przykład z Anią mam takie poczucie, że wpadłyśmy nie w momencie liceum, kiedy te przyjaźnie się zawiązują, tylko dosyć później na siebie. Zresztą to była zaaranżowana przyjaźń przez moją siostrę, która powiedziała, że słuchaj, musicie się spotkać, na bank się polubicie. I wiesz, ja żyję z jej rodziną bardzo blisko, ona z moją również. I powiem ci szczerze, że w momentach, w których ja nie wierzyłam w siebie i już nawet mój mąż nie był w stanie mnie wyciągnąć z jakiegoś takiego doła, Ania pisała mi w nocy: słuchaj, pamiętaj, że ja jestem twoją psychofanką numer jeden i pamiętaj, że jesteś niesamowicie utalentowana i możesz zmieniać świat. Wiesz, dostajesz taką wiadomość i nagle po prostu z tego doła czujesz, że ktoś cię unosi. I to jest niesamowite. Mam rodzinę, która się totalnie wspiera, chociaż na samym początku byliśmy dość krytyczni. Mieliśmy tendencję do tego, żeby, wiesz, ulepszać i myśleć, że dobra, skrytykuję, ale to będzie taka krytyka konstruktywna, dokonasz jakiejś zmiany. W pewnym momencie okazało się, że się głównie krytykujemy. Okay. Ale zmieniliśmy teraz strategię i myślę, że to działa. I każdy pisze: powodzenia! Nie, no właśnie pytałam o to Szymona i pewnie się akurat pod tym podpiszesz, że obserwując jego chociażby Facebooka, czy w ogóle Instagrama, że strasznie właśnie się wspieracie i to, co robicie i nie wiem, twoja właśnie nowa płyta, czy nowy film waszego brata Jana i tak dalej, że to jest gigantyczne wsparcie, tak? Że tak jak mówisz, ta krytyka gdzieś tam jest pewnie i została w was, ale tak. Taka zdroworozsądkowa i mobilizująca chyba bardziej. Wiesz co, myślę, że tak, no, że jak już zdjęliśmy tylko tę krytykę, to zaczęliśmy też doceniać to, co mamy i to, że przede wszystkim, zobacz, na koniec dnia ja z tą płytą wrócę do Berlina, ona już wyszła na całym świecie i przyjdzie dół. No bo wiesz, to jest bardzo dużo emocji. Ja wiem, że u Jaśka, u Johnego, po Bożym Ciele, przyjdzie dół. Bo to jesteś na takiej górze i na takiej adrenalinie, że później gdzieś i tak zostaniesz z tym sam. Ale świadomość tego, że dookoła siebie masz ludzi, którzy zrozumieją tego twojego doła, nawet jeżeli nie będą w stanie z tobą w nim być, ale zrozumieją go, bo mają podobny zawód, bo mają podobną wrażliwość, no to jest największy skarb, jaki ja mogę mieć, że od męża, przez nasze córki, przez moich rodziców, którzy mają dokładnie podobne zawody, my siebie totalnie kumamy. Dobrze to określiłaś. A powiedz mi, bo rozumiem, że stawiasz na międzynarodowość, czyli wybór języka angielskiego to jest celowe działanie? Wiesz co, od początku wiedziałam, że będę chciała śpiewać po angielsku. Po pierwsze, muszę powiedzieć to szczerze, dużo prościej się pisze po angielsku. Nie wiem, czy umiałabym napisać tekst po polsku, nie oszukujmy się. To jest bardzo trudny język. Ja sobie stawiam za cel Marka Grechutę, Osiecką. No Marek Grechuta może nie pisał tekstów, ale jednak interpretował je w taki sposób, czy bogini Ewa Demarczyk. No, zmierzyć się dla mnie z takimi pomnikami, to ja się wycofuję w tym momencie, czy z Korą, to jest, ja muszę się wycofać, ja chcę robić coś swojego, w czym będę się czuła dobrze i będę miała poczucie, że przekazuję te emocje, które umiem przekazać. Poza tym nie mieszkam w Polsce i mam zespół nie z Polski, pracuję z ludźmi nie z Polski, więc dla mnie naturalnym językiem zawsze będzie język angielski w muzyce. No i wiesz, jednak nie chciałabym się też
też ograniczać tylko i wyłącznie do jednego terytorium, na którym moje płyty będą wydawane, a ta płyta rzeczywiście wyszła w wielu krajach i wiesz, teraz zacznie się dla mnie promocja również w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii, staramy się o Francję, więc wiesz, jakby jest tego bardzo, bardzo dużo. Czyli dużo się dzieje generalnie. O Jezu! Ja już ledwo żyję! Nie narzekaj, nie narzekaj! Początek! Niejedno chciałaby być na twoim miejscu. Ale wiesz, ja się bardzo cieszę, bo ja bardzo ciężko na to pracowałam. Dla mnie takim spełnieniem jakby artystycznym są koncerty. Miałam teraz premierę w ICE w Krakowie w dniu wyborów i grałam z orkiestrą AUXO. No to takie coś to jest w ogóle wow, to jest to, na co ja czekam, po co powstaje ta płyta, żebym ja mogła stanąć na scenie i się komunikować z ludźmi już bezpośrednio. Co ciekawe, to był bardzo przejmujący koncert właśnie ze względu na wybory. Ludzie na datę, byli rozemocjonowani i bardzo dużo osób płakało. I wiesz, samo to, że ludzie się czują jakby na tyle bezpiecznie, żeby rozbroić się z emocji, bo ta płyta ma w ogóle tytuł Disarm, czyli rozbrój się, tak, rozbroić się. No to myślę, że osiągnęłam ten swój wymarzony cel z tą płytą. Cudownie. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Ja mam nadzieję, że jeszcze się gdzieś zobaczymy albo usłyszymy. Nie raz, ja nie mam dwa. Też takie nadzieje. Bardzo ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę. O, jakie masz fajne spodnie. O, dzięki! Mary Komasa była razem z nami. Sponsorem Onet Rano był Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości.